Dzień dobry, nie powiem, bo już raz się dzisiaj pojawiałem. Dobre popołudnie, poniedziałek, 31 sierpnia. Historia bardzo przyspiesza, dlatego ja pozwolę sobie pokazywać się w tym okienku dwa razy dziennie, może nie zawsze, ale za to krótko, tak żeby z tego była jakaś tam godzina w tygodniu. Niektórzy gadają godzinę co tydzień, a ja będę krótko częściej. Proszę Państwa, no mamy wielki kryzys zaufania. On się właśnie zaczyna. W ogóle wielki kryzys, a przy tym kryzys zaufania do wszystkich, którzy dotychczas podtrzymywali tezę nieraz hałaśliwie, nieraz wojowniczo, tezę o istnieniu jakiejś pandemii. Oczywiście są tacy, którzy mówili, że jest pandemia i nam wprowadzali różne lockdowny i inne obostrzenia. A teraz mówią, no to tak było, mieliśmy rację, ale już będzie dobrze i już teraz nie ma żadnego wirusa. W domyśle, wybaczcie nam to, a teraz będziemy już grzeczni. Do tych właśnie, co tak działają, należy polski rząd, który zgrabnie, no, ucieka od swoich decyzji z marca i kwietnia, ale nowe prądy, których jeszcze dobrze nie widać, o których mówiłem w takiej pogadance w parku Morskie Oko pod Skarpą na Mokotowie, o nowych siłach, jak grzyby po deszczu, tam taka miniaturka z grzybem jest na deszczu, o tych nowych siłach, które już zaczynają kiełkować w różnych miejscach, no, głównie w Niemczech, jak widzimy. A więc te siły nowe, te nowe prądy nie będą miały litości dla Kaczyńskiego i Morawieckiego, oczywiście również dla opozycji, która poza Konfederacją w Polsce poparła antykonstytucyjne, nielegalne działania rządu PiS-u. Zresztą do tych prądów oczywiście nie będzie należała dzisiejsza opozycja, bo tylko nieliczni politycy opozycji, może ktoś tam z PiS-u i Kukiza, no oczywiście z Konfederacji, chociaż też nie wszyscy od początku, jako żywo, tylko nieliczni opozycyjni politycy w Polsce dziś, w tym roku, stanęli naprzeciwko tej próby totalitarnego przewrotu o skali globalnej. Kaczyński i Morawiecki wprawdzie pogonili już z rządu agenta aferzystę, nie wymieniam nazwiska, z ostrożności procesowej. Właśnie dostałem od kogoś, bardzo dziękuję, kolejne jawne zresztą skądinąd, dostępne wykresy i informacje na temat tego, jak tam dzieliły się i łączyły jego spółki. Zostawmy go w spokoju. Dość długo przedtem, przed sierpniem, przed wywaleniem tego pana, skwapliwie wykonywali jego rozkazy. No tu jest taki problem, że masy ludności w Polsce chociażby nadal zachowują się tak, no noszą te maseczki, nawet niektórzy krzyczą, żeby się odsunąć, i tak, no, takie jak dziwne zachowania. Wierzą w pandemię, wierzą w wirusa, wbrew nawet już samemu rządowi, który mówi, że to już nie jest groźne, to już nie ten wirus. Te masy ludności zachowują się tak jak Sowieci, jak poddani sowieccy w latach 80. Po marcu 85 roku, kiedy władzę objął agent Nowego Ładu Światowego Gorbaczow. Ludzie nie wierzyli w to, co on robił. Nie wierzyli, że im wolno. Nie wierzyli, że już komunizmu żadnego nie ma i nie będzie. No, wielu w Rosji do tej pory wierzy w komunizm. Tak jak wielu Polaków będzie wierzyło w pandemię jeszcze może do końca życia, może za 20 lat. Gorbaczow mówi, miał z nimi kłopot i mówił, ani jeszcze oni pierstrailis, oni się jeszcze nie przebudowali. No więc właśnie takich, co się nie przebudowali, jeszcze trochę jest. Ale oczywiście masa krytyczna, zwłaszcza ta świadoma część społeczeństwa polskiego i innych, doskonale wie, że z tym wirusem to jest ściema. No i zaufanie dla całej elity rządzącej musi runąć. Elity rządzącej i opozycyjnej, czyli establishmentu politycznego.
I to nie jest straszne, bo pojawi się nowy. Mam swoje typy, kto tam się wyłoni w tej nowej sytuacji, bo w końcu znam dużo ludzi w Polsce, ale tym się nie podzielę. Natomiast co mnie niepokoi bardziej, to to, że kryzys zaufania dotyka całej, czy niemal całej korporacji lekarskiej, nie tylko w Polsce. Lekarze jako korporacja zgodzili się ochoczo na próbę wprowadzenia w Polsce totalitarnych porządków. Co więcej, wielu, wielu z nich, tylko wykonując rozkazy, jak to było w Niemczech w latach 30. i 40., oni tylko wykonywali rozkazy, no ale włączyli się czynnie jako aparat w próbę zaprowadzenia totalitarnych porządków. Odkręcenie tego będzie bardzo trudne i dotknie to całego zawodu lekarskiego, który utraci znaczną część zaufania, którym dotychczas lekarzy w Polsce i w innych krajach obdarzano, często zresztą zupełnie bezzasadnie, ale często zasadnie. Mamy nowy podział w społeczeństwach. Kto jest za, kto jest po stronie upadającego, umierającego w konwulsjach totalitaryzmu rządu światowego, na razie miękkiego, w planach być może twardego, kto jest przeciwko. To jest bardzo prosty podział, zupełnie nowy, zupełnie nie ma nic wspólnego z prawicą, lewicą i tak dalej. I dopóki rząd światowy w konwulsjach próbuje utrzymać władzę za pomocą dolara, który też prawdopodobnie upada, i za pomocą elit wyhodowanych przez 100 ostatnich lat, bardzo mieli dużo czasu na to, tak naprawdę były te elity już hodowane wcześniej, ale w praktyce rządy, ten rząd światowy już jako rząd, przynajmniej jednak w największym imperium świata, u hegemona w Ameryce, hodowali sobie to już z pozycji władzy od 100 lat. I ta oś będzie aktualna, dopóki ten rząd światowy w sposób jawny dla wszystkich nie upadnie. On się już jednak chwieje. Bardzo się chwieje. I każdy, kto tak jak wielu z nas patrzy na to wszystko z perspektywy, z daleka, zawsze do tego namawiam, każdy taki ktoś już widzi upadek rządu światowego w przyszłości. Już myśli o tym, o własnych interesach, gdy ten stary, miękki totalitaryzm przejdzie do historii, tak samo jak przeszedł do historii sowietyzm. No i ujawniają się nowe osie konfliktów. Ja mówiłem o tym tutaj wczoraj bodajże, że te nowe Niemcy, postulowane ze sceny Marszu Pokoju i Wolności w Berlinie, Niemcy po Merkel, Niemcy być może suwerenne, w każdym razie Niemcy suwerenistów, z partii Alternative für Deutschland, Alternative dla Niemiec i ze środowisk na razie takich no, nienazwanych lub mało znanych, ale czynnych, żywych w Niemczech, te nowe Niemcy mogą się upomnieć o potwierdzenie w traktatach pokojowych granic 1937 roku. Jeżeli nie w stosunku do Rosji, to w stosunku do Polski. Z Rosją nie jest tak łatwo. Pan Krzysztof Niewrzęda, polski pisarz z Berlina i Szczecina, autor powieści o powojennym szczecińskim chaosie, czy takiej anomii szczecińskiej po II wojnie światowej, powieść się nazywa Confinium. To się kojarzy z romańską nazwą lockdownu zresztą. Zauważmy, nie francuską, włoską, portugalską. Otóż autor Confinium podesłał mi ponad 4 godziny nagrania, jest to w internecie, nagrania ze sceny właśnie na Wielkim Marszu Berlińskim. No, już zacząłem przesłuchiwać. Zanim przesłucham, ile mi się tylko uda, zapraszam wszystkich Państwa do słuchania, kto i co powiedział. To jest, może być bardzo ważne dla przyszłości Niemiec i Polski, całej Europy, bo Niemcy są ważne dla Europy. Ten film jest u mnie na profilu facebookowym. Dzisiaj wrzuciłem go około godziny 15, dzisiaj w poniedziałek. Kto tylko może, kto zna niemiecki, tam chyba jeszcze też angielski jest oczywiście, kto tylko może, niech tego łaskawie słucha. Może razem się zorientujemy, co tam w trawie w Niemczech piszczy. I na tym kończę. Proszę o subskrypcję, kciuki w górę. Cały czas nie wiem, co to dokładnie daje, ale chyba poszerza zasięgi. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia przy najbliższej
okazji, a tych okazji jest coraz więcej.